Siemano, dzisiaj poradnik kiwania, a więc bez zbędnego gadania zapraszam, tylko jeszcze przypomnę, żebyście zostawili łapkę w górę, taką o, i żebyście zeszli na dół i zostawili subika, a my już zaczynamy. Pierwszym zwodem będzie najzwyczajniejszy zwód, myślę, że każdy go zna. Podejście do przeciwnika, zrobienia prawą nogą odepchnięcia i lewą. Wtedy przeciwnik pomyśli, że piłka poleci w prawą stronę, a tak naprawdę piłka leci w lewą stronę. Pokażę to jeszcze w przyspieszonym tempie. Niestety skosiłem pachołek, ale pokażę to jeszcze raz. Tak to wyglądało, a teraz pokażę to jeszcze szybciej, bo trochę mi nie wyszło, ale dobra, sorry. Prawa, lewa i omijamy przeciwnika. I znowu. Prawa, lewa i omijamy przeciwnika. I już możemy strzelać na bramkę. No i piłeczka nam wraca i super. No. Drugim zwodem, jest ominięcie przeciwnika zrobieniem po prostu jakby zmyłki psychicznej, coś takiego. Polega to na zrobieniu czegoś takiego. Czyli zrobieniu mniej więcej tą nogą okrążenia i tą nogą lewą w moim przypadku, czyli jak tą okrążyłem, to teraz lewą nogą sturcham piłkę. Przeciwnik myśli, że piłkę, że zrobię tak po prostu nogą, a ja tak naprawdę zrobię tak i tak. Pokażę to w przyspieszonym tempie. No, i to jest ogólnie taka rabona z obrotem, coś takiego. I to jest drugi zwód. W tym filmiku pokażę wam trzy zwody, czyli teraz już ostatni zwód, trzeci oczywiście. Będzie to zwód z wykorzystaniem w ślizgu. A więc robię, podchodzę do przeciwnika i zgarniam piłkę na bok i automatycznie jak zrobię to szybciej, to zgarnię piłkę na bok i zrobię wślizg. Jakby to nie jest wślizg, ale to jest mniej więcej coś takiego, że robimy tak i wtedy tak dostawiamy nogę jakby i wtedy tą piłkę automatycznie szturchamy też. Więc to jest trzeci zwód, pokażę go też szybciej. Czyli jak dobrze widzieliście, zrobiłem ruch taki i dostawiłem. Można to zrobić też tak. Tak. I wtedy kopnąć po prostu piłkę. Jeżeli jesteście przy bramce, czyli przy linii bramkowej, to możecie po prostu zrobić tak i od razu kopnąć. Tak też można zmylić bramkarza oraz przeciwnika. Ale według mnie to jest jeden z lepszych sposobów. Chociaż ja najczęściej używam tego z przerzuceniem nogi i kopnięciem piłki. Więc według mnie to jest najlepszy zwód z tych wszystkich trzech, czyli zwód drugi. No i wydaje mi się, że to będzie już wszystko w tym odcinku. Także zapraszam na następne tutoriale, bo będę rzucał prawdopodobnie co drugi dzień. Albo codziennie nawet, ale jeszcze tego nie obiecuję, bo zobaczę, jak mi się w sumie szkoła ułoży. Ale tak to raczej będę wrzucał w wolnym czasie po prostu filmiki. Także nie mogę ustalić terminu, kiedy będzie, ale jak zostawicie pod tym filmikiem 1000 łapek w górę, albo nie, ustalmy próg chociaż 500 łapek w górę, to jutro wlatuje tutorial. Także powodzenia i dziękuję.